Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, zobaczycie, usłyszycie raczej moją reakcję na najnowsze akcesoria, czyli zjawiska paranormalne. Także już bez przedłużania, przechodźmy do oglądania. Okej, mamy tutaj ostrzeżenie. O, Simka sobie siedzi. O, wystraszyła się. O, migające światełka. O, jakaś lalka. O, jakieś nowe świece? O, same się zgaszają. O, proszę. Nowe jakieś tutaj mebelki widzę. Nawiedzony dom możemy. A to są jakieś duszki? Ojeju. A skąd się te duszki? Aha, dobra, ten gościu był na obrazie i się pojawił. Dobra. Czyżby będzie jakieś wróżenie z kuli? Czy coś takiego? Seanse jakieś będziemy. O matko. Ej, ciu, taka trochę, wiecie, taki kariera wróżbity, że coś takiego. Aha, ten duch jej pomaga. Dobra, aha, czyli on nawiedza dom, ona im pomaga? Nowa kariera, o, czyli... Czyli co, to nie będzie taki typowy łowca duchów, tylko raczej to będzie pomóc, żeby... Pomóc innym simom, tak? Żeby duchy złe odeszły z ich domu. Aha, to są takie egzorcyzmy po prostu, czy co? Przepraszam, no ale mam... Wiecie, no... Okej, tutaj mamy jakieś nowe mebelki. Graj z życiem. 26 stycznia premiera. Okej, dobra, to może sobie teraz przejdźmy tak jeszcze troszkę w zwolnionym tempie ten zwiastun. Mamy tutaj świece, nie? Czy to są jakiś nowy rodzaj, czy one będą w sensie, wiecie, działały, że tylko je zgaszamy i oświecamy, ale no, zobaczymy, wiecie, w ogóle na czarno świecą. Mebelki! Powiem wam, że no... Niektóre mi się podobają, niektóre nie za bardzo, bo mam wrażenie, że są takie trochę bardziej babcinem stylu, że tak powiem, także tu nie jestem przekonana. No i możemy stworzyć nawiedzony dom, powiem wam, że to będzie coś ciekawego i mam nadzieję, że będziemy mogli, jakby wiecie, na przykład podczas imprezy odwiedzić ten dom i wiecie, po prostu się bawić właśnie powiedzmy w Halloween, żeby te simy się przestraszyły, ale żeby to później, wiecie, nie ingerowało bardzo w rozgrywkę, w sensie nie wiem, czy te duchy by już chodziły za nami, czy jak jeszcze, wiecie, nie wiem jak to będzie wyglądać. No i mamy duszki. Duszki, które będą, tak mi się wydaje, że będą straszyły te domy. I mamy, jak widzicie, taki czerwony, taki ten niezaprzyjaźnie wygląda. I na przykład mamy tutaj takiego zielonego, który już wygląda mile. I na pewno ciekawe jest to, czy w ogóle z nim będzie się można w jakiś sposób zaprzyjaźnić, czy coś takiego. No i oczywiście mamy jakiegoś pana. I po zwiastunie możemy wnioskować, że on nam będzie jakoś pomagał. I mamy seansę. I powiem wam, mam nadzieję, że po prostu młodsi gracze... Nie pomyślą, że to jest, że wywoływanie duchu to świetny pomysł, bo jeśli tak, no to będzie bardzo słabo. No ale jak widzicie, to jakieś seanse, jakieś rzeczy paranormalne się po prostu będą działać. Jakieś krzesła się będą podnosić, tutaj widzicie jakiś taki ogień, można powiedzieć, czy coś. I jak widzicie, możemy iść do kogoś innego i coś na ziemi też taki okrąg robić, czy coś takiego, też jakieś duszki się pokazują, albo po prostu jak mamy u ćwirów jakaś lalka, która pewnie będzie przynosiła pecha albo dużo rzeczy się będzie złych działo, coś. No i mamy tutaj zdjęcie z mrocznym kosiarzem. Powiem wam, mam nadzieję... Ojej, teraz dopiero zauważyłam. Czy wy widzicie tą Kościldę z tyłu? Kościlda wraca. Matka, jak ja się cieszę z Kościldy. Jejciu, osoby, które grały w trójkę, na pewno wiedzą, że Kościlda jest, oczywiście. Tam w dodatku właśnie z tymi wszystkimi naturalnymi postaciami. I ja powiem wam, że lubiłam bardzo nią grać, właśnie jak grałam właśnie jakąś nadnaturalną postacią. O matko, cieszę się bardzo, że powraca. Wiecie, można powiedzieć, że królowa wraca na salony. Ale wracając do Mrocznego Kosiarza. Mam nadzieję, że właśnie z racji tego, że jak będziemy mieć tą nową karierę, wiecie, coś z duchami, no wiecie, z tym światem umarłych, to będziemy mieć jakieś nowe interakcje albo coś w ogóle, wiecie, jakieś nowe opcje z tym Mrocznym Kosiarzem. Oby o to zadbali. Jestem na stronie EA, także przeczytajmy sobie opis. Poznawaj upiornych współlokatorów. Może się okazać, że w twoim domu mieszka ktoś jeszcze, jeśli trafisz na jedną z nowych parceli z nawiedzonym domem. Uspokajaj podstępne widma, by móc napawać się spokojem lub pozwolić im szaleć i straszyć w dzień oraz w nocy. Oczyść swój dom ze złych sił. Jeśli chcesz się pozbyć swoich nowych współlokatorów, duch Girdi... Służy radom. Usuwaj przeklęte obiekty, przeprowadzaj seanse, kontaktuj się ze zmarłymi i otrzymuj prezenty od widm. Możesz nawet przywołać kościelne, kościaną pokojówkę.
Osiągnij spokój ducha, rozwijaj swoje zdolności parapsychiczne, by zaimponować Girtiemu i zdobyć licencję badacza zjawisk paranormalnych. Gdy już się odpowiednio przygotujesz, podejmij się zleceń wolnego strzelca, by pozbyć się nieproszonych gości w domach innych simów. Upiorne zjawiska się rozprzestrzeniają, tylko twój sim może położyć im kres. Czyli to oznacza, że już nie będzie właśnie żadnego badacza zjawisk paranormalnych. No na pewno będzie. Mam jeszcze jeden artykuł, także czytajmy, może się dowiemy jeszcze więcej. Witaj w nowym domu swojego sima. Jasne, w ogłoszeniu było napisane nawiedzony, ale każdy wie, że to tylko mit. Czemu ktokolwiek miałby w to wierzyć? A jednak nocą, cóż, światła migoczą nad głową twojego sima, rzucając cienie pod jego nogami. W drugim pokoju zatrzaskują się drzwi, chociaż w domu nie ma nikogo innego. I co to był za odgłos? Skąd dochodzi? Zaczyna się robić dziwnie. Okej, może istnieją pogłoski, które okazują się prawdziwe. Te upiorne widma wprowadziły się jako pierwsze i nie pozwalają nikomu o tym zapomnieć. Tajemnicze runy i gliniane dłonie pojawiają się bez zapowiedzi, a podwórko zarasta bluszczem. Uświęcona świeca, którą twój sim zapala, by zapewnić sobie ochronę, gaśnie i zostaje po niej tylko cienka stróżka dymu. W ogóle to tak trochę opis jakiegoś horroru albo coś. No i nikt nie wie, skąd się wzięła ta straszna lalka. W domu robi się coraz dziwniej, a simowie dostają gęsiej skórki i rozbiegają się w przerażeniu. Czyżbyśmy dostali nową emocję przerażenia? Aby było super. Na szczęście twój sim nie musi zmagać się z tym samotnie. Może liczyć na pomoc przyjaciela Klaudii, Renerzy, Duple... Dobra, nieważne. To nieco flirciarskie widmo może zdradzić ci sekret świętego spokoju. Pod jego opieką dowiesz się, jak zadowolić widma, które nie pozwalają się wyspać. Niektóre z nich są radosne, inne złośliwe, ale jest też kilka zwyczajnie wrednych. Jeśli pozostawią po sobie przeklęte przedmioty, musisz po nich posprzątać i je usunąć. Wręczaj widmom prezenty lub podejmuj próby kontaktu z nimi, aby je zadowolić. Jeśli ci się uda, simowie mogą otrzymać prezent, gdy widmo rozpłynie się w powietrzu. O, w innym wypadku należy skorzystać ze stołu do seansów spirystycznych. Seanse pozwalają na nawiązywanie kontaktu ze światami. Przeprowadź seans spirystyczny, aby wyczuć nastrój widm, nawiązać kontakt ze zmarłymi lub odprawić upiorny rytuał. Simowie mogą przywołać Gurdiego, aby uzyskać dodatkowe wsparcie lub kościelne kościaną pokojówkę, jeśli potrzebują pomocy w sprzątaniu. W ten sposób sim rozwija zdolności parapsychiczne. Uważaj tylko, żeby cię nie dopadły twoje własne upiory. Gdy sim przezwycięży strach, przywróci w domu równowagę i opanuje umiejętności parapsychiczne. Otrzyma od ducha Gurdiego prestiżową licencję badacza zjawisk paranormalnych. Mówiąc wprost, twój sim może zostać łowcą duchów. O, nie, duchowym detektywem. Pogromcą duchów? Nie boisz się żadnych duchów, co nie? Podejmuj się zleceń jako niezależny badacz zjawisk paranormalnych, by pomóc innym simom doświadczającym nadnaturalnych zdarzeń i przy okazji zarobić nieco simoleonów. Dobra, to czas po prostu na takie małe podsumowanie, w sensie moją opinię po obejrzeniu tego zwiastuna, po przeczytaniu paru informacji. Oczywiście może się to zmienić, także wiecie. Spokojnie. Powiem wam tak. Jestem zaskoczona. Myślałam, że to będzie większy taki niewypał. Zapowiada się, powiem wam, w miarę okej. Ale no wiecie, nawiedzony house. Mam nadzieję, że w ogóle będzie, tak jak mówiłam wcześniej, o tych imprezach halloweenowych. To by było spoko. I mam nadzieję, że one nie będą, wiecie, tak wchodzić strasznie w normalną rozgrywkę, te duchy, bardziej. W sensie, że wiecie, gramy, no i się nagle okazuje, że będzie trzeba tutaj badacza zjawisk paranormalnych wzywać. Te seanse, powiem wam, że no w sumie fajnie wygląda, ale tak jak mówiłam, żeby młodzi tutaj jednak gracze nie pomyśleli, że to jest fajne wywoływanie tych duchów, tak? Mam nadzieję, że to nie pójdzie w tą stronę. I powiem wam, nad czym mam nadzieję, że to dodadzą, ale będę bardzo ubolewać, mianowicie tutaj aż się prosi o dodanie emocji przerażenia. Jak wiecie, nasze simy mają emocje, no wiecie, szczęśliwe, zakochane, roześmiane, czy jakie tam, wiecie, whatever, mają i tutaj naprawdę się prosi o emocje przerażenia. Mam nadzieję, że ją dodadzą. Znaczy, no nie widać, żeby coś tu było, ale może nam zrobią jakąś, wiecie, jakiś surprise, jakąś niespodziankę i wyjdzie coś. No zobaczymy, no. Ja powiem wam, że no na razie jestem w miarę okej. Wiecie, no to są akcesoria, one dużo nie będą dawać. Jestem też ciekawa właśnie, jak to się, wiecie, rozwinie. Jak to przegram, to wtedy dopiero może, wierzcie, zanim mi się może obrócić o 180 stopni i stwierdzę, że to jest najgorsze akcesoria, jakie mogły kiedykolwiek wejść. Także piszcie koniecznie w komentarzach, co wy myślicie o tych akcesoriach, czy się wam podobają, czy czekaliście na coś takiego, czy chcielibyście, żeby w ogóle coś innego wyszło. Także jestem naprawdę bardzo ciekawa waszych opinii, a tymczasem wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, do następnego. Pa, pa!